będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. Chcemy zatrzymać się nad Słowem Bożym, którego treścią jest właśnie słuchanie Bożego Słowa. Już księga w Starym Testamencie prawa mojżeszowego, która była tak w wielkim uznaniu, poszanowaniu jako Boże prawo, była często czytana i komentowana w czasie spotkań liturgicznych w świątyni. Dzisiaj też mamy mowę o tym, że kapłan Ezdrasz przyniósł prawo Boże, czyli Księgę Prawa Bożego, przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, ale także kobiety oraz wszyscy, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa. To słowo budziło w ludziach wiarę, nadzieję, miłość, ale i radość. To słowo ich wewnętrznie wzbogacało, odnawiało. Tak działa Boże Słowo. Ewangelia podobnie pokazuje nam Jezusa, który przychodzi do świątyni, właściwie to do synagogi w Nazarecie, i podano mu księgę proroka Izajasza. Jezus, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus, zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. I właśnie wyjaśnia, że dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Tak, w Jezusie się spełniają te wszystkie Pisma Starego Testamentu. Były one przygotowaniem i zapowiedzią tego, kto najgłębiej odsłoni tajemnicę Bożego Słowa, jego głębię, jego treść. To jest Jezus Chrystus. Bo w tym Słowie On sam jest obecny, żywy. Dlatego Kościół z taką wielką uwagą przykłada troskę do Słowa Bożego, które jest czytane w Kościele uroczyście. Czytane i komentowane, czyli właśnie każdy kapłan, czy każdy biskup, papież pomaga ludziom zrozumieć ukryty sens w przekazie Bożego Słowa. W tym Słowie zawarty jest Boży plan wobec człowieka, wobec ludzkości, wobec Kościoła. Boży zamysł, Boży zamiar. W tym Słowie Bożym ukryta jest niepojęta mądrość, światło, które może wskazać nam drogę do właściwego kierunku. A zarazem jest to Słowo, które buduje człowieka od wewnątrz, którego motywuje do wielkich czynów miłości. I o tym będzie mówił święty Paweł dzisiaj w liście do Koryntian. Mówi, że Kościół to jest taka wspólnota, komunia, składająca się z wielu, wielu, wielu ludzi, którzy uwierzyli, którzy przyjęli chrzest, i że oni stanowią jedno ciało w Chrystusie. Ciało, którego głową jest Chrystus. I to ciało właśnie jest wezwane, aby słuchać tę głowę, czyli Jezusa. Jezus w tym Słowie Bożym prowadzi nas, oświeca, poucza, wskazuje jednocześnie na wyjątkowe dary, charyzmaty, które posiadają wszyscy członkowie Kościoła, ale każdy ma inny dar, inny charyzmat, by się nim dzielić, by wzbogacać wspólnotę. I mówi, że jedni są nauczycielami, inni wychowawcami, inni prorokami, inni są zdolni czynić jakieś inne czyny, znaki, które są służbą na rzecz drugich
ludzi na rzecz wspólnoty. Każdy z nas ma takie charyzmaty. To rodzice, to młodzież, to dzieci. Wynikają one z darów Ducha Świętego, który w sakramencie bierzmowania uzdolnił nas i wyposażył w taką umiejętność, zdolność wzrastania dobrem, prawdą, pewnymi przymiotami natury, które mamy wykorzystać w służbie dobra wspólnoty Kościoła, czyli dobra innych ludzi. Właśnie z tego się rodzi chwała Boża, a jednocześnie świętość każdego. Dziękuję za wysłuchanie tych słów. Zapraszam na Eucharystię. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.